Niegdyś spółdzielnie nie mogły starać się o dotacje unijne indywidualnie. Zwykle skazane były na dobrą wolę gmin, które dzieliły takie dotacje. W marcu tego roku marszałek województwa po raz pierwszy przyznał osobne dofinansowania na termomodernizację spółdzielniom i wspólnotom. Wśród szczęśliwców było Polne z Lubina. Spółdzielnia mieszkaniowa pozyskała te dotacje w wysokości w sumie 5 250 000 zł i w tej chwili oczekujemy na podpisanie umowy z Urzędem Marszałkowskim o te dotacje, a w międzyczasie rozpoczęliśmy już czynności związane z wyłonieniem wykonawców i rozpoczęciem robót docieplaniowych na zasobach naszej spółdzielni. Na termomodernizację w zasobach spółdzielni mieszkaniowej Polne czekają jeszcze budynki przy ulicy Topolowej i Leszczynowej. Jak zapewnia prezes spółdzielni, do kolejnego konkursu w Urzędzie Marszałkowskim, kiedy tylko zostanie rozpisany, Polne na pewno przystąpi. Dziś prace już trwają. We wnioskach, które były złożone do Urzędu Marszałkowskiego, znajdowało się 9 nieruchomości. W tej chwili mamy rozstrzygniętych 8 przetargów i podpisane umowy z wykonawcami na te budynki. Dwa budynki już, roboty zostały rozpoczęte, to jest na Topolowej 82 do 100 i Topolowa 56. Docieplenia wszystkich dofinansowanych budynków skończą się do 30 września 2018 roku. Spółdzielnia musi się z nich rozliczyć z Urzędem Marszałkowskim do końca listopada przyszłego roku.